Ida, nie wiem, czy czytałaś te wszystkie artykuły. W sieci pojawiła się lawina materiałów na temat imienia dla Pociechy, a tak. Potem okazało się, że będzie to jednak chłopiec. Tak, to prawda, rzeczywiście ktoś wyciągnął chyba z jakiegoś tam... Przed roku. Tak, tak, to tak to jest. To jest zawsze dla mnie też niezwykle ciekawe. Mówię tutaj szczerze, nie to, że nie chcę ci powiedzieć, ale nie mamy jeszcze imienia. Mamy różne jakieś takie swoje... przemyślenia na ten temat, ale teraz dajemy sobie chwilę spokoju, jeśli chodzi o imiona i mamy nadzieję, że w końcu po prostu to kliknie, ale raczej myślimy nad klasycznym imieniem. No właśnie, bo też wiemy, że jesteście bardzo związani ze Stanami Zjednoczonymi, gdzieś tam takie bardziej uniwersalne, czy może polskie imiona, bo teraz jest moda na Stanisławów, Henryków, nie wiem. Franków. Czy bardziej te klimaty, czy może jednak takie amerykańskie? Myślę, że nie chcielibyśmy, żeby było to trudne imię, jeśli chodzi o wymowę w języku angielskim, ale też zależy, bo ja jestem wielką fanką takich klasycznych imion polskich, takich troszeczkę starodawnych i bardzo mi się to podoba, że jest taki powrót do tego. No ale tutaj rzeczywiście dużą ważną rzeczą jest na przykład rodzina Jacka, która nie chcemy, żeby miała problem z wymową. Władysław. No właśnie, to tak, chociaż Władysław, teraz chyba są jakieś takie różne opcje. Zobaczymy. To też ciekawie, no. Brzmi ciekawie, tak na pewno, ale nie chcemy zrobić krzywdy też dziedziciowi naszemu, bo wiemy, że imię tak idzie z nami przez całe życie. Ja bardzo lubię swoje imię. I było wyjątkowe zawsze, jak dorastałam. Teraz chyba jest więcej it. Ale... Prowadziłaś nową modę. Nie wiem, czy to ja prowadziłam. Chyba nie ja, tak ogólnie chyba był jakiś powrót, ale to było fajne, że gdzieś zawsze tak zapamiętywali ludzie to tak, imię. Bo byłaś powiedzmy jedną z nielicznych. No faktycznie, ja nie znam żadnej innej Idy. Mówię ci to szczerze. Tak, to miło mi. Ale wiesz, na przykład dzieci w szkole się pytały, czy to jest skrót, czy to się powinni na mnie mówić Idosława albo ideologia. Wiesz, takie śmieszki. Śmieszne rzeczy były. Także, no nie wiem, myślimy.